Modna artystka. Haha. Solistka. Co to jest za sprzątanie? Co to za sprzątanie? To jest zupełnie nie jest sprzątnięte. Doprowadzić to do porządku. Ziółkowski. Ten stolik dla dyrektora jest tak. Dyrektorku! Co tam? Dyrektor, co to dyrektorka Intera? Dyrektorku! Jak ta Wydra dzisiaj nie śpiewa? Co, Mela? Tak, nie zajadamy. No szalony, złoczył się, no co do jajaka. Odmawia swojej Zui? Czemu ci was kończy? Ale uszedł się, no skąd, że ja miał, skąd? Zobaczysz, dyrektorcu, ona ją w kozi róg zapędzi. Ale skąd już na pojęcia o tym miła, skoro... Bajanka! Ma pamięć za to, bez suflera. No dobra, a jak się sypie? Ręczę głową. Dużo twarda. A reszta? No reszta to... Więc? Więc... Zawsze, to jest... Jutro o 5:00 u mnie, a? Murowe. Już pewnie mnie powalałaś, nie? Nie. Nie. Kelner. Co ma badać? Czy ten stolik dla mnie zarezerwowany? Tak jest, panie dyrektorze. No dobrze. Proszę kartę. Słyszał pan dyrektor? I takie skargi słyszę co dzień. Żalą, że jesteś arogantka. Co, dyrektor? Tak, ja arogantka? Tak, arogantka. A ja tego w moim lokalu nie ścierpię. To pewnie ta żmija Zuzia podbektała dyrektora. Nikt mnie nie podbektywał, tylko widzę co słyszę i to mi wystarczy. Żeby w ostatni dzień programu komuś numer zabierać, to tylko może się zdarzyć w takim bałaganie. No, ja już wiem co robię, to moja rzecz. A co do bałaganu, to proszę cię, od jutra jesteś wolna. I dziś nawet już zaśpiewa... Dla ciebie tak. Janeczka, ty zaśpiewasz. Tak. Tylko ja? Tak, ty. Tylko czekaj, jak ty, Janeczka? Bo będziesz się nazywać Lulu. No, chyba. Dziś występujesz, przygotuj. Pom, 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 pom. No jesteś nareszcie. Chodź, stary, chodź. Rozkoszny lokal, patrz. No nie bój, że się, no proszę, trzymaj, że się mojej spódniczki, no. Słuch honoru, miałem jakieś przeczucie. Dotychczas rezerwowałem najlepszy stolik. Tak, naturalnie dla nas rezerwowałeś, jak ty stary kilucie. Bo tu ktoś pomyśleć, że co dzień tutaj bywam. Rzadki gość, ale bardzo miły. Słuchaj, dyrektor każe zamrozić jakąś butelczynę. Jak zwykle, kordober. Tak. Ziółkowski, kordober. Dyrektor, i może zamyślisz jakąś atrakcję. Musimy rozruszać naszego kresowego niedźwiedzia. Właśnie przeczuwam. Właśnie przygotowałem atrakcyjkę, no po prostu palce. Dobra. To jest numer ogoludzki, jeszcze go nie widziałem. Jak to mówią, primavera di bellezza. W tej chwili zaprezentuję, moment. Proszę Państwa, dbając o rozmaicenie dla moich kochanych gości, przygotowałem na dziś specjalną atrakcję. Młoda wschodząca gwiazdka kabaret, panna Lulu, na czele zespołu Giers, odśpiewa i tańczy najlepsze pod tytułem To wystarcza mi. Widzi? Pani wróżko, najprościej, choć tych parę czułych tu. Ja za to oddam za wami i doleć cisza. Wyciot był łaskawy i ci jeść serce dał. To nie wystarczy mi. Tu się stale po nocach śnię. Trochę uczucia, miłości. To wystarczy mi. To mi wystarczy mi. To mi się stale po nocach śnię. Trochę serca, miłości, tu mi nie marzy. I żeby człowiek naprawdę czuł, że ktoś go kocha, że weźmie w pół i powie krótko, najprościej, choć tych parę czułych słów. Ja za to oddam zabawy i to wycisza, gdy tylko los był i czyjeś serce dał. To nie wystarczy mi, po nocach śni, trochę uczucia, nie ma i to wystarczy mi. Ta panna Lulu bardzo miła. A no widzisz, rozruszałeś się nareszcie. Gdzie dyrektor? Czekamy na tę atrakcję. Może dyrektor poprosisz tutaj do naszego stolika tę pannę... Tak, no oprócz tego, no to już chyba wiesz, co? Pannę Zuzię. Zuzię, naturalnie. Co odpada już środek. Tylko cię przebiorą dziewczynta, to już środek. Momentalnie to będzie. Czekamy, czekamy. Moją szanowań, co odpada zaraz. No on to świetnie zaaranżuje. No właśnie. Halo, panienki? Proszę się pospieszyć. No, pospieszcie się z przebieraniem, bo czekam. Dyrektorku, a jest tam wielki fuks? Och, dziewczyno, wiesz, przecież nie znoszę tych wyrażeń, no fuks. Dwa fuksy. Jeden. Dwaj pierwszorzędni goście, no. Tak. Dyrektor Melicki i jakiś gruby obywatel z Kresów. Wygląda na wypchanego niedźwiedzia. No, oczywiście wypchanego forsą. No więc bierz Janeczkę, jak ona się teraz na Lulu, no więc bierz Lulu i szybko na dół schodźcie. Zaraz robimy się na bóstwa i zaraz będzie. Zobaczysz, jak przyjemnie spędzimy tutaj dzisiejszy wieczór. Zobaczysz. O, idą. No to dyrektor, co ty pojęcisz? Panowie pozwolą? Panna Zuzia. Ale my się już znamy. Jak odmłodniał. Prawda? Dziękuję. Panna Lulu. Tak. Pozwolą panie, że przedstawię. Mój przyjaciel stary, ten, no ty przedstawże się. Przy sobie. Tutaj do naszego towarzystwa. Siadajmy i prędko, bo szampan stygnie. Może pani jeszcze nie jadli? Owszem, jadliśmy, ale się jeszcze zmieści. Prawda, Jasia? Lulu, ja dziękuję. Ja obecnie. Naturalnie. Ta osoba mogłaby żyć tylko miłością. A pani? Że? Owszem, mogę i miłością. Ale przez to apetytu nie tracę. Przeciwnie, przybywali. I wobec tego, pani Ober, a więc podzwrotnikowe owoce, banany, coś tam takiego, no i szampana, cordon vert, demi-sec. Zamrozić kilka butelek. Prędzej. To panna Zuzia. Panna Zuzia. Aha. To zapisać procent na pannę Zuzię. Jak to dziś pan wyjeżdża? Niestety. Jutro muszę być z powrotem majątku. Nie puścimy pana, mocy nie ma. No tak, ale kiedy jego auto już nawet czeka przed dancingiem. Czeka? Auto? Nie szczeka, tylko czeka. Stoi na baczność i czeka. Afe, nie puścimy pana. Przecież nie można rozbijać tak miłego towarzystwa. Chyba tak młodo już się nie spotkamy. Rada by dusza do raju, ale... Ale niedźwiedzia ciągnie do lasu. Nasz żuberek tęsknił się za kołdunami i mamoludów. Ale nie, ale naprawdę, tak pięknie jak ma u siebie w domu, nigdzie nie znajdzie. My jesteśmy sąsiadami. Pojadę do ciebie, staruszku, pojadę. Czy wiecie państwo, że nigdy nie byłam na Kresach? A w ogóle na wsi to byłam tylko raz, w dzieciństwie. Pięknie musi być na wsi. Pola, krówki, mrówki, grzybki, rybki. Ale nudno. Prawda, nie, bratku? Czasem bardzo nudno. Jakuby Dominik, halo, pijaku, Dominika, jest kompania cała. Jakub. No. Cudny pomysł! Hamaru! Idziemy zrobić się na bus. O właśnie, Pani, nie mogę próbować rady z cukierku. Przepraszam. A skąpa nie cała. Wiesz, ty pija! Słuchaj, przepraszam cię na chwilę, już muszę iść pogadać z dyrektorem. Proszę, proszę bardzo. Kompania. Może pan kupi laleczkę? Proszę. — 50 zł. Wodki, proszę mi wierzyć, że to doskonale nie będziemy mówić i nie bądź brajem. No, ale jakżeż można, przecież... No naprawdę. Ale dobra, kiedy zrobi pani wszystkim pierwszorzędną niespodziankę. Zrobię, nawet. Dziękuję. Świetnie. Już. No to chodźmy. Idziemy. Kapeluszu? Pokoju zdjąć. Tu sam jest kapeluszu. Oj, kapelusz zdjąć. Chodź. Ej, Zuziu. Jesteśmy z powrotem. O, to dla mnie? Dziękuję. Dokąd pani się zapadała tak długo? A bo tam. Tęskni się pan? Może i tęsknię. A widzisz, tak żałowałeś, żeś tutaj przyszedł. Teraz żałuję, że muszę zostawić takie miłe towarzystwo. A widzi pan? No ale idziemy już. Bo dyrektor na nas czeka. No tak, proszę, a to do domu dla dzieci. Witaminki przydadzą się na rano. Szczęśliwej podróży. Proszę mi ile nas wspominać. Będę wspominał. Do widzenia. Może się jeszcze spotkamy. Świat jest taki maleńki. No prędzej. Do widzenia, Zosiu, po panu. Do widzenia, Zuziu. Do widzenia. Ach, do widzenia, panu Lulu. No słuchaj, stary, to może na nas już także czas, prawda? Proszę płacić. Nie płacić. Kiedy ranem słonkiem zlecieć mi z chorągiem. Tych nudów na wsi. Chętnie by... Bardzo miło ta panna Lulu. Słuchaj, no to może byś wrócił za kilka dni, co? Nie! A co tu? Do widzenia, do widzenia. Szczęśliwej podróży ci życzę. Prościej, no ładuj się, ładuj. Tak, i proszę cię, nie gniewaj się na mnie za to, że cię... Dobrze, nie gniewaj się, mój drogi. A nie żadne. Do widzenia, do widzenia. Pani? Skąd pani tu? Proszę stać. Chyba nie zostawi pan mnie na szosie. Odwiozę pani do Warszawy. Po co? Nikt i nic na mnie tam nie czeka. Ależ to szaleństwo. Tylko szaleństwo bywa piękne. Odważna pani. Nie, nawet nie tak bardzo. Byłam pewna, że pan się na mnie nie pogniewa. Bo po pierwsze, jest pan bardzo miły i kochany. A po drugie, ja się panu podobam. A po trzecie? A po trzecie, proszę mnie otudzić dobrze pledem. O tak. O. Teraz proszę mnie objąć. Tak. Przykleję. Ależ pani mi nie powiedziała. Dobranoc. Mówię dziewiątkę. ubrania na jutro wystawy. No się dzisiaj dzieje na świecie, moja pani. Nigdy tego dawniej. Ja się tam na urodzie nie znam, ale to pewne, że musi być lepkiego stanu. Dużo się tam panna Weronika zna. Ja od razu się poznałem. No. Artystka. Artystka. Wszyscy święci. A nie mówiłam, że to nic dobrego? Tego nam tylko brakowało. Artystka. To pan. Chciałem się dowiedzieć, czy pani czego nie brak. Nie, dziękuję. Dobranoc. O Boże, utuczy mnie pan jak gęś. Stracę linię i przestanę się panu podobać. To niemożliwe. Michał może odejść. Dasz pani wiarę? W portkach to chodzi z nim. Jak to w portkach? W czyich portkach? Swoich. U państwa to się prakuje. Się nazywa śpiżama. To niby się w tym śpi. Możliwe. Ale ja bym tam nie ryzykowała. W portkach chodzić nie. Dziękuję. Uspokoiły mówca. Dziękuję. Dobranoc. Niech pan siadnie. Proszę. Pan wyszedł? Nie. Wyjechał do miasta i wróci na obiad. Depesza dla pana. Co się stało? Jakaś przykra wiadomość? Nie. Co znowu? Gospodarki. Tak się pan przejął? Nic. Przepraszam bardzo. Proszę posłać chłopca do Melickiego, żeby natychmiast przyjechał. Dobrze. O, coś mi pan wygląda podejrzanie. Zdenerwowany? Roztargniony? Nic, zupełnie nic. Lulu, jak się masz, stary? No co się stało? Pędziłem na złamanie karku. Co się... Aha. Pardon. Pardon. No tak, sytuacja jest przykra, prawda? Drastyczna. Ale muszę coś wymyślić, dlatego że poniekąd ja sam jestem winien. Ty, stary grzeszniku, został nas samych. Gdyby razem brawo! To doskonale świadczy o pani inteligencji. Istotnie, chodzi o panią. Pan Łatoszyński jest człowiekiem poważnym. W jego wieku pewne wybryki, powiedzmy, mogłyby być źle komentowane. Jego opinia jako działacza... Jednym słowem chcecie mnie stąd usunąć, jak niepotrzebną zabawę. Ależ pan, no Lulu, co tak tragicznie. Ukryjemy panią na kilka dni w domku gajowego. dalej. Że niby co? Herkules. Ja? Nie. Ja Kuźma. No, proszę mi tu posprzątać. A pan tutejszy? Ja Motyki, Gajowego syn. Bardzo się cieszę, że nie będę sama mieszkać, bo ten Gajowy to mruk, co? No wiadomo, stary. I niewiast nie lubi. A pan? No, jak młoda i ładna. A na przykład taka jak ja? Państwo przyjechało. Jak młody, jak pięknie wygląda. Witam pana, rzeczywiście świetnie pan wygląda, zupełnie młody. Bardzo przepraszam, że nie pisał. Nie pisał, dlatego że mógł tylko napisać: kochane pieniądze, przyślijcie rodzice. Ach, panie doktorze. No i co? Nie masz stary. Zestarzałem się, prawda? Nie, przeciwnie, bardzo ładnie wyglądasz. Dzień dobry. A to z majątkiem słychać. Wszystko dobrze, w porządku. To tak samo jak w powieści. Stary, wierny sługa dołona swojego tuli ostatniego rodu Łatoszyńskich. Poproszę o 3 minuty milczenia. Już dawno na to czekamy, doktorze. Tak, tak. Co to za drzewo? Myślałem, że panience zimno, to mógłbym piecu napalić. No tak, ale tak sobie miarkuję, że jastowe ludzie to naród delikatny, więc mogę w piecu, może panience zimno to... Zimno? Przecież jestem młoda. Ja też. Proszę mi zdjąć pantofle. Kot i baba. Czyje to port? Moje. Pani? Śpiżama dla mnie. Śpiżama? Mhm, tam się śpi. I pani się w to uwierzy? No tak. Przecie to jest teraz ostatnia moda. Panienka się nastraszyła, co? Panienka skąd? Z Gajówki. Z Gajówki? A Gajowy w domu? Stryja nie ma. Wyślij na obchód. Stryja? To Motyka ma taką bratanicę? Nic nie wiedziałem. A dawno mieszkasz u stryja? Tak będzie. A przedtem? Przedtem... Do szkoły chodziłam. O. W Ludzku. Tak. W Ludzku. No a teraz dokąd idziesz? Do lasu. Na poziomki. Na poziomki. No to pójdziemy razem. Pomogę zbierać. Nie. Dzisiaj nie. No to jutro. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle kul lasów ową, na słoneczku siemieni nilsini, aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych ci. Kochane baby, ach te baby, szlak by jęły szkami jak. Pęgi chłopców w swym rynku lamie sztaby. Względem baby jest tak jak to dziecko, całkiem słaby. Ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to si jest kawat. Babi, ach te babi, szlek by... Panienka na mnie pukała? Tak. Pojedziecie do dworu? Albo nie. Już nic. Ładnie gracie. Chciałem panienkę rozweselić. Panienka taka smutna. Wszędzie na świecie smutno samotnemu. A to czemu panienka nie jedzie do dworu? Tam teraz tyle gości. Widzieliście ich? A? Jakie maliny zanosi. Nasz młody panicz przyjechał, pan Jurek, z narzeczoną. I jeszcze inne gości. Niech się panienka nie smuci. Ja dla panienki to bym nieba przychylił. Ja dużo niewiast znam. Co ładniejsza z okolicy jest mi rada, ale żadna. Żadne tak jak panienka moje serce... Dobrze, dobrze. Niech późno mnie zostawi samą. To podobno ulubiony pasjans marszałka, ale rzadko kiedy mi wychodzi. A propos wychodzi, czy znacie państwo ten kawał z żydowską loterią? Nie, świetny pojazd. Otóż... Oj, no ktoże, coś mi zawinili. Masz, za twoje mydło kijem cię obito. Pozwól, Jureczku, że tobie opowiem ten kawał. Dziękuję. Biedny Jureczek. Dama na króla. Tak. Ale deszcz pada i pada, no bez końca. A siwy deszcz dzwoni się. No tak, teraz tam jest miejsce. Tak, ale twoje nie ma asa. Nie ma piątka czerwona, potrzebna na nic. No. Dziewiątka na nic. Szóstka na nic. Wszystkiego masz dość, kiedy targa cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy masz w oczach łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Babi, ach te babi, szlak wyjęli z kamienia. Tęgi chłopco w swym ręku łamie sztaby względem baby, całkiem słaby. Babi, ach te babi, żeby bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to się schować. I to kot. Na dwór. Taki deszcz. Hmm? Znowu pada. Nie twój interes, stary. Ty śpij. Dobry wieczór. Tak. Nareszcie pan sobie radził przypomnieć o mnie. Proszę mnie zrozumieć. Ludu, błagam. Proszę wyjść. W tej chwili. O, biedna, jak to zmokło. Biedactwo. Moje biedaństwo. Dokąd pan idzie? Nie może pan przecież iść w taki deszcz. Niech pan zaczeka. Mały włos ten pachnie wczoraj nie przyjechał. Nie trzeba było uciekać. Ten nasz panicz to zawsze rozwija się tym. Jak się to nazywa? No, tym czortem. To taki? Nasz panicz. Młody pan Łatoszyński. kawał. Co by powiedziała pana narzeczona, gdyby... A co mnie może obchodzi moja narzeczona? Panienki nie ma. Zjaśnie paniczym, z panem Jurkiem. Do lasu. O to nie pytałem. Może jaśnie pan zaczeka, to po nich skoczy. Idźcie. Nudów szuka pan rozrywki. Lepiej będzie, jeżeli każdy z nas pójdzie swoją drogą. A dokąd pani droga prowadzi? Moja? Do miasta. A pana? Lepiej już pójdę. O! Jaki elegancki! Na zabawę. Do dworu. Imieniny, kucharz prosi. Kucharza imieniny? Nie. Starszego pana, naszego dziedzica. Panka nie wie? Dużo gości być. Jeśli panicz pewno po panienkę zaraz przyjdzie. Nie. Zaprzęgaj. Witam. Wesoła, zabawia się. Bardzo. Ależ dzisiaj liczny zjazd. Imieniny się udały. Tak, bardzo nawet. A gdzie Jurek? W gabinecie normalnie robi koktajl. A, dobra. Jaki koktajl pani pozwoli? Dla mnie proszę. Proszę bardzo. Już się robi. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale pani nie kanapkę ze śledztwem. Och, nareszcie. No panowie, panowie, czekamy. Panowie, panowie, do roboty. Zaraz będziemy dalej. Jest bardzo dzisiaj wesoło. A czyli go przyjdzie. Bardzo tańczyć lubię. Opowiem panu świetny kawał. Gdy hrabia Gucio był w Paryżu, proszę pana, to pewnego razu... Proszę? Pozwoli pan, ja tu zastępuję gospodarza. Kiedy podadzą kolację? Zaraz. Co się stało? Co pani jest? Nic. No, witamy serdecznie. Gdzież to? Bridge. Co to jest ta pani? Nie wiem, pewnie ktoś z sąsiedztwa. Nie znam tej pani. Nie widziałeś. Kto to jest ta pani? Bardzo ładna. Doktor Wessel. A? Bardzo miło. Please. Proszę, pani będzie łaskawa, proszę bardzo. Przepraszam. Przepraszam, bardzo panią przepraszam. Proszę cię tu czuć jak u siebie w domu. Panowie, proszę się przedstawić. Tak. Proszę, proszę. Śmiało, tak. Wcale nie jest taka ładna. Nie wiem, co w niej widzą. Ale proszę. Ha? Więc który z nas silniejszy, co? Ja. Ale. Ha? No? Ano, zobaczymy. Zobaczymy. No, rozbieraj się. Cały. Ciekawe. No. O, mocno! No. Czekaj. Zrób se podpórkę z kiepasy. O, Boże, położ! Za mało, żeś się rozebrał! Proszę pani, nadzwyczajnie. A który z panów to bowiem i najnowszy kawał. A jeżeli kawał, to ja mam pierwszy. Proszę. Otóż, proszę pani, moi parciarze wracają z Dowsi. No przepraszam, co to za kawały, to za taki kawał Abel zabił Kaina. Proszę o, proszę. Otóż, gdy hrabia Gucio mieszkał w Paryżu, to proszę panią do tańca. Mogę panią do prosić na jedną chwileczkę. Pardon, panowie wybaczą. Proszę pan, pani pozwoli, jedno słówko tylko prawie. Przepraszam, ale co to pana obchodzi? A propos obchodzi, czy zna pan ten kawał z szoferem? No dobrze, ale dlaczego właśnie ja? Cóż Mario, za skandal. Proszę cię, zostaw nas samych. Ja z panią porozmawiam. Skąd się pani tutaj wzięła? Wprost z domku gajowego. Pardon, tylko proszę, bez skandalu. Gwieździe na skandal. Szanowny papa wstydzi się. Panno, odwiozę panią z powrotem do domku gajowego, tam porozmawiamy. Sama pojadę. Bardzo wami. Ojcze, co to ma znaczyć? Skąd ty ją znasz? Nie wtrącaj się. Idź do gości. Jedziemy. Jurku, czy ty znasz tę panią? Cóż to za maniery, zupełnie jak w kabarecie. Ach, dajcie mi spokój. A może, kochany pan, teraz mi powie, jaki kawał? choleryk jestem. Proszę pani, czy pani wie, kto jest ta pani, którą teraz odprowadzili? A, no nie wiem, pani. Pani na pewno go zna. Zostańcie. Proszę. Szalona historia. Łatoszyński zdenerwowany. To pewnie jego kochanka. Tam wygląda kompletnie zburzliwa. To na pewno awanturnica. Ależ to komprominacja. Nie wypada tu zostać. Dojedziemy do domu. Do jedzenia, pan. Do widzenia. być ranny. Spokojnie tam. Proszę, nie. O Boże. Boże. Uważać, uważać.